Pójdę do kioska, może sobie kupię piwo czy coś, wódkę, nie wiem. Co? Co tutaj? Walter White! Witaj, przyszedłem dać ci zadanie. Ja, jakie zadanie? Chodź. Idę. Łap gnata. To baj. Jo. Poczekaj, idę się podrapać po jajach. Minutka. Dobra, Walter. Jezus Maria, Walter, o czym ty gadasz? Dobra, nie wiem, lepiej nie będę zadawać pytań. Walter, o! Walter, tak jest moje zadanie. Rozstrzelać gang. Dokładnie policja. Jaki gang? O! HWDP, HWDP! Tam wchodzimy? Aby na pewno to jest bezpieczne? Nie jestem pewny. To jest piwnica, która się łączy ze ściekami, więc... Walter, ale skąd ty o tym wiesz? Walter, dobra. Bo tutaj kiedyś była moja baza, tam ogórki czyściłem, ale policja mnie zbiła i przyjęła. O kurde. Walter, idź pierwszy, bo ja nie wiem gdzie iść. Nie, ty musisz znaleźć. Ja idę. Walter, Walter, gdzie ty masz tą swoją kryjówkę? Nie powiem, trochę tutaj strasznie. Jakieś gazety, naciął mi gazety. Jakieś gruzy. Au! Widziałem, że to bije. Ła, woda. Nieee, woda. Zapomniałem, że trzeba się myć. Kurde, kanały. O, panie policjancie, co pan, co pan tutaj robi? Nic. Echo. Proszę pana, ja tylko tutaj ten. Proszę pana, nie, ja, wie pan. Ja tylko ten. I ja na 100% mam 18 lat, nie 16. Niech pan zrobi to chce. Och, o nie, oj. Proszę pana, gdzie pan jest? Proszę pana. O, mój nowy dom! Tutaj będę mieszkać. Jak się tym steruję? Nie, proszę pana, o co chodzi? Słucham. Czy coś nie tak? Zejdź z czołgu, młody człowieku! A ja bym powiedział, że mogę robić co chcę! Ale nie kraść czołg z muzeum! Proszę pana! Proszę pana, ja pana do swojego domu zaprowadzę. Nie, pan idzie się wytłumaczyć komendę i zadzwonimy po rodziców. Za mną. Dobra, proszę pana, tylko powiem mamie, okej? Okay? Nie. Mamo, jestem w domu. Mamo. Mamo. Mamo, są jakieś resztki jedzenia? Mamo. Jakieś resztki jedzenia są? Mamo. Dobrze, już proszę pana, idę za panem.
Ale proszę pana, taki fajny czołg, no. No ale proszę pana, no to jest zabytek. Ale proszę pana, ja miałem na 18 dostać. No dobra, no ale na szkodę, no młody. Zapraszam za mną. Dobrze, dobrze. Idzie pan? Idę. Nie ma pan przy sobie żadnych broni? Nie, nie mam. Okej. Zapraszam na dół. Dobrze. Co? Co pan zrobił? Proszę pana, gdzie jestem? Jest pan w piwnicy. To jest gdzieś ta cała. Tutaj proszę pana, niech pan wyjdzie. Na chwilę. Dobrze. Cele nas szykuje. Zapraszam. Pan mamę czy po tatę? Niech będzie mama. Po mamę. Poczekasz chwilę. Dobra. Dlaczego robiłeś takie rzeczy, młody? Nie, proszę pana, niech mnie pan nie zamyka. Ale proszę pana, po pierwsze ja nie ukradłem tego czołgu, to było mojego dziadka. Dobrze, niech pan poczeka. Na mamę. Dobrze. Aj, głupi oficer. Żeby pan wiedział, jest tutaj 7 innych policjantów. Shiver my timbers. Szpana. Pana, co pan robi? Ma pan puszkę. Proszę pana. Proszę odejść od drzwi. Zszedłem od drzwi. Proszę pana, ten pokój jest mały. Zaraz mama będzie. Dobrze. Ojej, głupi oficer. Jak się pan czuje? Dobrze, jak się mam czuć? Okej. Okay. Nic pan nie widział. Proszę o odrodzenie pistoletu. Jakiego pistoletu? Co pan robi? Czyż tak mogę? Proszę tam wejść. A, dobra. Zaraz będzie pana mama, niech się pan nudzi. Dobrze. Czy jest wszystko z panem okej? Okay? Proszę pana! Moja noga! To ja może na chwilę sobie wyjdę? Pogarytkę!
Dobrze, już biegnę po karetkę. Karetka! 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 Dzień dobry. O, dzień dobry, proszę pana. Ja chciałem po karetkę. Dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałbym po karetkę. Dla kogo? Dla pana policjanta. Dla pana policjanta. Prowadź mnie pan. Dobrze. Już pana prowadzę. Proszę pana, tędy. Teraz... Kurde. Tędy. Proszę pana, nie mojego ciała. Ała! Proszę pana, pan nie ulecz. Ulecz mnie pan. Pana, pan... O, dziękuję. Dryń, dryń. Ja też już idę. Dryń, 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 dryń. Jakiś baran do ciebie dzwoni. Serio? On pokaże. Dobro, dobro. Głos, kim on jest do cholery? Dzień dobry, ja tutaj, ja tutaj dzwonię, ponieważ pani syn tutaj pali i kradnie czołgi. Wolf, co ty do mnie pierdzie? To nie Wolf, chwila. Gdzie jest Wolf? To pani syn, on takie rzeczy robi. Ale... Mamo, nieprawda! No nie... Ja wiem, pani transy i inna, ale pani jest dziewczyną. No dobrze. No i pani jest mamą, prawda? Nie przyznaję się do niego. Mamo! Ładny? Co? Jestem twoim przyjacielem. A, tato, to tato. Walter White, gadaj! Skąd ja mam... A, Walter White, to ten, to z kioska, gościu! No, ale... No, dużo się pozmieniało. I ty ja mam dziecko? Tak, no, jestem twoim synem z przyszłości, czy co? Dobra, nieważne. Tato. Chodź za mną! Dobra, idę. Idziemy do mojej chaty. To gdzie my idziemy? Do domu. Tata, musimy do monopolowego. Wiem, właśnie jest obok mojego domu. Walter White! Ja ci chciałem przynieść papierosy. Tak jak mi kazałeś. Kazałem ci zastrzelić policjanta. No to zabiłem. Proszę zejść. Ej, kto jest bez słuchawek? Nie rozdupiaj mi sklepu i nie trzymaj tego pistoletu. Tato, nie! Przepraszam cię, ale wiesz, życie gangstera nigdy nie było proste. Tato! Ty coś tego zrobił! W życiu gangstera potrzeba poświęcać. Walter, to jest skurczyku. Zobacz, nie, stop, spokojnie, to nie był nawet twój tata. A, no dobra, Walter, przepraszam. Dobra, są... Walter, mnie też ulecz. Nie trzymaj po prostu cały czas tego guziku. Przepraszam, tato. Przepraszam, proszę pana. Dobrze, chodźcie, chcecie kolejne zdanie. Dobra. No i zapraszam. Idę. Walt, pamiętasz, jak kradłem dla ciebie towar od Rusków? Tak. To wy się znacie? To fajnie. Tak. Znamy się. Kurde.
Dobrze. Zanim wejdziemy do mojego apartamentu, chcę podać parę zaszans. Jakie? Jakie są zadania jeden. Teraz? Nie wybijać mi szyb. No dobrze, zrozumiane. Nie obiecuję. Nie obiecuję. Ty nie wchodzisz do mojego domu. Stoisz przed domem. Dobra, nie będę. Zakaz rozwalania, zakaz bicia się i strzelania. Dobra. Dobra. Lecimy. To tutaj. Na samą górę lecimy. Walter, to się nagrywa, to się nagrywa. Ze starych lat. Walter. Zadanie tylko dla Karmisa. Tak? Musisz w opuszczonym domu. Ty będziesz czekał. Musisz w opuszczonym domu poszukać gangsterów i ukraść im towar. A gdzie jest ten opuszczony dom? Blok opuszczony, znajdziesz. Dobra. Jest obok, zaprowadzę cię. Miałem też kiedyś i się nie udało. Dobra, pokaż mi, panie, czerwona szapka. Połowę towaru przechlałem. Chcę cię tam zaprowadzić. Jeszcze mi się nie udała. Dobra. Pokaż pan. Ty debilu, bo nie odprowadzasz. Ty debilu, zostajesz tutaj ze mną. On idzie na misję, ty zostajesz. Walter, weź nie gadaj, on mnie idzie zaprowadzić. Nie. No właśnie, nie dokończymy tu. Ale odprowadzasz go i wracasz tu. Dobra, zaprowadzę go tylko tam. Dobra, pani czerwona czapka, to... Gdzie jest ten dom? Jestem starym. Jestem twoim starym, więc się za... Dobra, ojcze. To będzie gdzieś tu. Nie. O tu. To jest tu. Idź, musisz iść na samą górę. I tam są wściekłe Araby, pokoju z nami. Rozwalone jest tam. I nie latać. Dobra, dobra. Synu, czy to taki głupi jesteś? Dwie, tutaj ukradli towar. Para. Dobra, pa. Ty! Nieważne. Kenneth, obroń mnie! Kenneth, bronisz mnie! Nie, zostaw. Uciekaj! Czemu? Walter, ty skurczybyku, coś tam mnie wpakował! Walter! Poczekaj, mam lepszy pomysł, okej? Okej.
Nie, zostaw, zostaw, zostaw. Nie ruszaj się, bo cię zastrzelę. Dobra. Odejdźmy, zróbmy na niego pułapkę, zrobimy. Odejdźmy, chodź do sklepu. Walter! Walter, gdzie ty jesteś? Chodźmy do sklepu. Czesław, zamknij mordę! On nas zaprowadzi do Waltera, a my go szukamy rok. Chodźmy za nim po prostu. Skradaj się, debilu! Odłóż to! Odłóż to! Skradajmy się! Nie, odejdź! Odejdź! Kto tam? Mam Keneta! Nie! Kenet! Zostawcie Keneta! Zabiję go, jeżeli nie powiesz nam, gdzie jest Walt! Zagładnik! Kurde, to jest ciężka decyzja! Walter czy Kenet? Bo inaczej zginie. Godaj! Kurde, muszę pomyśleć, chwila. Kurde. Dobra, zaprowadzę was do Waltera. Kenet! Coś ty zrobił Kenetowi. Jak mogłeś to zrobić Kenetowi? GIN! Nie! Chodź! Dobra, zaprowadzę was do Waltera. Dobra. Kenet! Kenet, ty jesteś czarny! Kenet! Kenet! Dlaczego? Jesteś otoczony! Co? Dlaczego? Poruszaj galaretowe majty! Gdzie jest? Dobra, zaprowadzę was do niego. Chodźcie za mną, dzieciaczki! Ała! O, tak. Dobra, od razu lepiej. Ty pana zdjąć broń i prowadzić do Walta. Czy pana to nie broń? Proszę za mną. Walt mieszka w piwnicy? Proszę pana, co tam myślisz? Tutaj dżemy robimy i ogórki kisimy. Najlepszy z odcinek z fartków kiepskich. Jak kiszą i ogórki. Pana, idziecie? Stop, to pułapka! Uciekaj! My też to nie pułapka. To nie pułapka, ty! Ej, zostaw! Odmożyć ogień!
Gdzie jesteś? Nie poddam się bez walki! Poruczniku, czy są słabie? Pomocy! Ej! Stop! Stop! Wsiadaj, Franek! Wsiadaj! Stop, albo to wysadzę! Stop! Nie, nie wysadzaj tego! Wiemy, co się stało z twoim tatą. Zabił go jakiś szympans z gangu. Pomożemy ci go zabić. Stop! Dał Franek, mnie! On miał niebezpieczną broń! On miał niebezpieczną broń! Dał mnie, zabili mu tatę, trzeba mu po... Nie, nie wysadzaj, to ci pomożemy z twoim tatą. Ona dobra. Jest zabójcę. Dobra, tylko pan chwila. Pan mi da się przygotować. Dobra, jestem gotowy. Czy galaretowe majty, proszę wrócić. Au! Poruczniku, galaretowe majty. On nam pomoże dopaść Waltera White'a, a my mu pomożemy z zabójcą jego taty. Okej. Ja nie mam broni. Dobra, zaprowadzi... to ty idź, a ja polecę helikopterem. To chodź za mną. Dobra. Potem pójdziemy po Waltera White'a. Dobra. Jak na mnie gapisz? Musimy po niego pójść i go zabić, okej? Okay? Dobra. On zabił ci tatę. Właśnie. Jest pierwszy, bo ja się boję. Ale stop, poczekaj chwilę. Jesteś przygotowany? Tak. Cicho, musimy być cicho. Poczekajmy chwilę. Mam granat. Jak ktoś zauważy... Jak ty rzucasz granat, twój stary lepiej rzucał. Zamknij się, ty pijany stary. Bez dzieci, bez przyszłości. Co to było? Mój stary przynajmniej żyje. Coś ty powiedział? Dobra, niech czas na wygłupy. Pomożemy zabić zabójcę twojego taty. Dobra. Lecisz, tygrysie. Będę twoim starym. Wracaj, idziemy. Idziesz ty, jak on będzie za... Nie widzę go. Ciekawe, gdzie porusznik galaretowe majty. Nie wiem. Pojechał gdzieś helikopterem. No powinien być tu. Na razie tu karaluchy latają. To jest podejrzane. Bardzo. No to wychodzimy. Dobra. Pewnie się gdzieś ukrył. Poszukamy mojego, zabójcy mojego taty, pójdź. Czy... Tu... Dobra, tu może on być. Opuszczony dom. Podać się.
Nie ma. Nikogo. On musi gdzieś być. Kurna, nie widać go. No nie wiem. Nie widać porucznika galaretowe majty. A to źle czy dobrze? A dostałem jakiegoś SMS-a. Też dostałem Muerariu. Galaretowe majty, że mu pomagamy. Musimy odnaleźć zabójcę jego taty. Musimy mu pomóc. Dobra, lecimy na starą miejscówkę tego typa. Musimy go rozwalić, on nam pomoże z Walterem. Okay, jo, nóż. Okay. Dobra, to ty leci helikopterem do tamtego miejsca. Ale i gdzie ona jest? Lecimy. No ten opuszczony blok. Dobra, ja tam jadę czołgiem. Dobra. No. Co? Who's talking to me, da? Dobra, to co, idziemy tam? Poręczniku, to jedź tam szybciej, bo przecież musisz być... A dobra. No to... Chodź za mną. Idę. No a to będzie tu... Tu jest dom jakiego Waltera. Co Waltera? Biegnij za mną. Biegnę. O, przyjechał już porucznik Majty. Chodź. On powinien być na górze. Wysiadaj. Ej, czekaj, górę. Poruczniku, co tu pierdalasz? Pierdalasz, pierdalasz, złodem. Nie, ty będziesz, ja nie będę. Uciekać! Przepraszam, Franek spanikowałem. Zabiłeś mnie, ty debilu! Ej, ty, obudź się szybko, tu jest zabój. Czemu to zrobiłeś? Co zrobiłem? Zastrzeliłeś moją rodzinę, zastrzeliłeś mojego kolegę. Ja jestem niewinny. Czemu trzymasz jakiegoś wielkiego errora w ręce? Au! Za co to było? Proszę pana, za co to było? Niech pan odejdzie. Żyje pan? Proszę pana, proszę mnie nie żartować. Powiedz panu prezydentowi, że jesteś potworem.